Cześć wszystkim, z tej strony Madzia, witam was po raz kolejny na moim kanale w super składzie, który wszyscy kochają, uwielbiają. Pali, Wika. Hi. Dobry. Witamy was bardzo serdecznie. Czegoś miłego. No dobry. Jak już widzicie po tytule, dzisiaj będziemy reagować na stare filmy z moim udziałem. Większość filmów to są filmy na kanale Kamila, więc on też tam będzie. No to filmy, tym bardziej śmiesznie będzie. Sprzed, uwaga, 10 lat. 10 lat. Pierwszy film, jaki mamy, to jest film z 2012 roku. A to tak jak ja, także, te zdjęcia, tak, co robiliśmy. Dzisiaj też nagrywaliśmy film u Wiki, także zapraszam też was po oglądnięciu. Zdjęcia sprzed 10 lat. Tak, po oglądnięciu tego filmu na film Wiktorii, bo też krosować reagowaliśmy. Dobrze. Ja jestem troszkę przerażona, bo mnie to strasznie cringe'uje. Ja się oglądam, wiecie, sprzed kilku lat. Łapeczka w górę, jak chcecie więcej, to za 10 lat znowu zrobimy taki film. Będziemy reagować na ten film. Tak. Jak no jesteśmy młodzi i nie zboomerzy, nie zboomerzeni. Będziesz miał 35 lat. To będziemy boomerami. Zamknij się, po co to powiedziałam? Film, jaki mamy, to jest specjal z siostrą Slender Sanatorium. My graliśmy w ogóle w gry i wiecie, Slender, ale Sanatorium, ja wam, nazwa gry. Ja wam chcę, a tam powiedzieć, staruszki takie. Halo, kurde. Kurde. Ja wam chcę powiedzieć, że to jest film, który był specjalem na 1500 widzów na kanale Kamila. Siemano ludzisko, z tej strony Kali, witam was w takim odcinku specjalnym, w którym to będziemy sobie grać wraz z moją siostrą Magdą w Slendera Hospicjum. Przywitaj się może ładnie. To hospicjum czy sanatorium? Cicho, cicho, Madzia się wita. Ej. Tak, i będziemy, ona będzie przechodzić to, także jak widzicie, ja tu sobie jeszcze chwilę pochodzę i zaraz oddaję jej tutaj mój sprzęt, także łap. Chyba się obstrana na maksa. Gdzie kamera? Nie ma, to był 1500 widzów, to jeszcze się nie było. 1500 rok to był, Wiktoria, wtedy kamer nie było. To specjal, w którym to dziękuję za 1000. O! O, karteczka. No, karteczka, wiesz, że nas zaraz. Pić! Nie gaś tej lampki! Ja się dałem za nią! Bully, nie graj, nie gaś tej lampki! Ej, ale tu będzie jeszcze gorzej, nie? Prawo, w lewo. W lewo. W lewo. Ty krzyczałeś bardzo na mnie. Macie, bo ja śmieję jak koza zawsze. Wyłączmy, co? Nie. Wyłączmy to. Teraz ty, Magda, już. Nie, proszę, nie. Twój specjal, ty masz widzów, ty graj. Ty masz widzów, ty graj. Teraz ty grać. Nie. Graj, bo on nas zje. No to nie nas zje, wolisz by nas zjadł. Patrz na drogę. To ogląda mój film, ten wie. Nie, mieszkę puściłem! Madzia ani drgnęła, a Kali... Na 100%. Boże, on nas nie atakuje w ogóle. No to bardzo dobrze. No to bardzo dobrze. I zjadł. I zupnęło. No. To był mój debiut na YouTube, jak coś. To był mój debiut. No to bardzo dobrze. Pięknie, przepraszam za moje zachowanie. Ja nie wiem, czemu krzyczałem na Madzie. Jest drugi film, Kaluch versus siostra. Madzia miała, kamerka, Madzia miała taką traumę, że nie wystąpiła przez najbliższe 3 lata, nie, 2 lata potem. Dopiero FIFA 14. Madzia miała 14 lat. Anko ludziska, z tej strony Kali. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest dzisiaj ze mną Madzia, witaj. Ja byłam jakąś kozą. Intro, którego używam do dziś, proszę państwa. A ona się tylko patrzy w kamerę, tak, Boże. Nie szkodzi. I dzisiaj... Jezu. Jezu, ale ty byłaś, Madzia, śmiesznie sobie... dziwna. Ja byłam okropna. Jak możecie zobaczyć, Magda na... Mówił na mnie Magda, ja nienawidzę, jak ktoś mówi do mnie Magda. Ale ja tylko na nagrywce tak mówiłem. Tylko na nagrywce mówił do mnie Magda. To jest drugi film, bo pierwszą FIFA nagrywaliśmy bez kamerki. A to jest mój debiut kamerkowy. To już być na koniec? Nie, może to być teraz. Patrzcie, on mnie strzelał w ucho. A możesz przez włosy? Nie. Dlaczego? Dlaczego? Nie bój się. Weź te ręce. Weź te ręce. Nie, nie chcę, bo to będzie bolać. Nie. Jest to, kiedy byłeś Kali... Weź tą rękę. Ale weź. Gdzie? Nie boję się. Ale... Co to było? Ale to byłeś Kali normalnie, nie wiem. 3-0, 3 razy dostałam w to ucho, naprawdę. Pamiętam, że pod tym filmem ludzie mi pisali, że wyglądam jak pasztet. Też mi było przykro. Wyglądam jak pasztet, zgadzam się z wami. Wyglądałam wtedy jak pasztet. Zobaczmy te komentarze. Nie wiem, czy one jeszcze są, bo nie czytałam ich. Możliwe, że usunąłeś te komentarze, bo ja chyba ci mówiłam, że mi było przykro, jak ktoś mówił, że wyglądam jak pasztet. Ujuju, ale ładno, bro, co ty chcesz? Byłam trochę paszteciarą, ale... The Forest, krew mi leci. Siemanko ludziska, z tej strony Kali, jest dzisiaj ze mną. W sensie tak nazwa tytułu. Wiem, no.
Jesteście ze mną, cześć! Ja nie wiem, o co mi chodziło. Ale, ja strasznie się stresowałam na tych początkach, no. Chyba, że tak się śmiałam. O, patrzcie, najczęściej wyświetlane, ten moment. Ej, a jakby... Aha, chyba nie wolno. Można do wody wchodzić. Można. Można. Można, więc płyn. O! Krew mi leci. Pokaż. Pokaż. A ten sam śmiech masz do tej pory. Ja ten sam śmiech mam, no. To jest najbardziej cringe'owy odcinek ever. Z Magdą. Co się tu stało? Ja się wstydziłem ci mówić Madzia na Madzia, a my całe życie, on całe życie do mnie mówi Madzia. Patrzcie na ten początek, patrzcie na to. Chcecie tańczyć. Tak. Jakie gówno. To rozumiesz? Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja już byłam bardziej taka, wiecie, grzyweczka, jest dupeczka. Ale fajna ta gra była, ja ej, ale szczerze, sobie w to dupną. Ja pamiętam jakby to było wczoraj, jak my to ustawialiśmy i graliśmy w tą grę. A pamiętam to bardzo dobrze, miałam wtedy dziurę na grzywce jakąś taką. Jezus, jak ja się zachowywałem na tych filmach? Ja też byłam jakąś taką... Dlaczego? Wnaczy, no to wtedy się poznajesz. Jakbyś wiedziała, to byś się ze mną nie spotkała, co? Ty mnie lubiłaś na początku, czy nie? No to się nie dziwię. Nie, no ja... Nie, ja wyglądam jak pasztet! Nie, że cię nie lubiłam. Nie, ja cię, ty mnie nie lubiłaś przecież. Ja cię lubiłam. No to fakt, tak było. Soccer Physics albo z innej takiej fajnej gierki, bo to jest naprawdę fajna gierka. Musisz przyznać, Magda mówiła, że FIFA nie jest dobra, ale to jej się podoba, prawda? Prawda. Tak więc, prawda? Prawidłnie żegnamy się z... Ja pierdzielę, wyłączcie mnie! Nie mogę słuchać siebie na tych filmach! Lecimy dalej. To jest tragedia po prostu. Mordeczki, z tej strony Kalu, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ty już się zmieniła trochę. To było najgorzej ustawione światło na świecie. Miałeś podbite oczy. Miałam podbite oczy. Na moim kanale dzisiaj ze mną Wiki. Od boku. I dzisiaj ze mną moja siostra Madzia. Wiki to jest moja dziewczyna, bo dużo komentarzy jest, kurczę, tyle już nagrywamy. Jak się Madzia widzicie. Madzia tu pluła, o. O, dawno Madzia tu pluła. Kocham to, nie rozumieliśmy co mówią, ale... Śmieszne. Ani moi. Co to jest? Ja swój pierwszy film na YouTube, jaki mam, to jest relacja z mojej kolonii, z obozu, takiego wiecie, na wakacje się jechało. Ja to nagrałam w 2015 roku, jak tam byłam, ale nie pokażę wam tego, bo tam są prawa autorskie do piosenki Martina Garrixa, do którego zmontowałam to, ale mogę wam to pokazać na Instagramie, tak możecie wpaść na Instagramie, bo tam mogę pokazać. Drugi film, jaki dodałam, to jest relacja z Meet YouTube. To były takie eventy youtuberskie. Tak, gdzie... w Krakowie, 2016 rok, czy nie? Nie wiem też. Ludzie. O, Wika. Wika. Wiktoria? Dziewczyna Kamila? Kaliego? Kalucha? Chyba na to wygląda. Pozdrawiam cię, kanał. Dzięki, ty widzisz. Grzyweczka. O, tu już zaczynałyście się chyba lubić. Tu się zaczynałyśmy lubić, no. Znaczy, no. Nie, że lubić, tylko... Tak, lubić ze sobą spędzać czas, nie? Bo to o to chodzi. Wcześniej nie spędzałyśmy czasu. Nie, w ogóle nie spędzałyśmy razem czasu. Kochani, czas, gdzie ja byłam fanką wszystkich youtuberów. Robiłam foty. Z każdym... Stałam w kolejce. W kolejkach stałam. Naprawdę. Ale fajne były te eventy, nie? No, no ja tęsknię za tymi eventami. Co ja tutaj robię? Nie publicznie. To jest mój pierwszy film, jaki dodałam na YouTubie. Yo. Żeby się wam przedstawić, żeby wam powiedzieć. Tego już nie ma, nie szukajcie. Po tej relacji? Czy przed? Po tej relacji stwierdziłam, że powiem coś takiego, wiecie, żeby powiedzieć, od siebie. Że ej, jestem Madzia. Zobaczcie, obejrzyjmy go całego. Ja się będę stresować się tobie. Tu moja kuzynka Martyna. No nic, nie, ty siedzisz, nie patrzysz. Wtedy z nią, nie wiem, nagrywam. Siema. Znam ten film, no. Cześć. Ja jestem Madzia i witam was po raz pierwszy na moim kanale. Tak. I pewnie się spytacie, co ja tu robię, o co chodzi w ogóle? W ogóle, co tu robisz? Robię to, co zawsze chciałam w sumie robić, co od dawna mi się podobało. I dlatego tutaj właśnie jestem, nie wiem czemu tak gestykuluję. Z takich... Ja takimi rękami przez całą kamerę. Jezu, ale dobrze, że się tej grzywki pozbyłaś. Tragedia! Powinniście o mnie wiedzieć na sam początek. Słuchajcie, pierwsza tak istotna rzecz o mnie to taka, że mam na imię Madzia. Druga istotna rzecz to taka, że mam w roczniku 16 lat. 16 lat? Tak?
Trzecia istotna rzecz to taka, że mam brata i mój brat nagrywa na YouTubie i nazywa się Kalu. Powiedziałam. Ktoś bardziej istotna rzecz. Rzecz to taka, że jestem wielką fanką. Cięcie, wielką fanką. Uznałam, że powinniście to wiedzieć na sam początek. Uznałam, że powinniście wiedzieć, że jestem wielką fanką Eda Sheerana. Sprawa to taka. A Reziego? Ja tym nie mówiłam, to była tajemnica. Fal się na meetupie pierwszym. Kochani, ja tą historię opowiadam wszystkim moim znajomym. Naprawdę, bo ja się tym chwalę. Pani, wyobraźcie sobie, jesteśmy na meetupie. 2013 rok. Ja jestem największą fanką Reziego. Pokaż tą fotę, na pewno masz jak oglądasz ten film. Ze wszystkimi youtuberami, co tam byli. Ja byłam największą fanką Reziego i miałam jego koszulkę. A z racji tego, że... Koszulka wtedy. A bluzę też miałaś? Ja miałam połowę merchu, połowę merchu Reziego. Kamil był już wtedy jakimś tam trochę znaczącym youtuberem i wprowadził mnie tam. I na wejściu kogo spotykamy? Reziego. Rezi podaje mi rękę, ja odlatuję, to się nie tak dosłownie, ale w głowie odlatuję. I później wiecie, stoimy i nagle Rezi i tam Steward wtedy mówią, że niech ktoś wylosuje tutaj z widzów taki numerek, bo można wygrać jakieś tam losy się kupowało, nie? A ja tam po prostu skaczę najwyżej jak potrafię, mówię, ja, nie? I on pokazuje na mnie ręką, mówi: ty, największa fanko w mojej koszulce, chodź tutaj do mnie. Ja wtedy odwracam się, nie ma za mną nikogo, to idę chyba ja. Pan mnie wynosi, ochronia. Steward przede mną klęka z workiem. Rezi coś mówi, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Tyle ludzi na mnie patrzy. Steward klęczał przed tobą. I ja do tej pory, minęło 9 lat. 9 lat i ja do tej pory pamiętam, jaki to był numerek, jaki to był kolor numerka. Jaki? I co było do wygrania. Co? Klawiatura jakaś. Jakaś klawiatura do wygrania, to był numerek 538, kolor różowy. Jeśli ktoś z was miał na meetupie w 2013 roku taki numerek, to ja go losowałam. I tym akcentem. Rezi, jak oglądasz ten film? Pani, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że on wam się podobał. Wam się podobało? Fajnie było. Mroziłam. Ale dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do Wiktorii na jej film, zapraszamy na nasze Instagramy i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Buziaczki dla was. Jo! Trzymajcie się. Teraz zatańczmy jak na Soccer Physics. Ja nie potrafię. Ten mrożon to był! Jaki to był mrożon?